Siema mordy i wariaty, zaczynamy kolejnego van life'a, ale zaczynamy go znowu przed moją pracą. Jak widzicie, jestem w takim industrialnym klimacie, pociągi wszędzie, o, tu jeżdżą. Tak, pracuję w takich warunkach, znaczy nie tam konkretnie, zresztą nieważne, mówiłem wam w czym robię. Słuchajcie, idę teraz na dwunastkę, na nockę, ostatnią nockę i mam 5 dni wolnego, tak, mam 5 dni wolnego i jadę na van life'a. I nie jadę sam, słuchajcie, choć dzisiaj mamy sobotę, schodzę w niedzielę, jedzie ze mną Jaro. Jaro sobie wziął dzień wolnego w poniedziałek, tak niespodziewanie, sam zaproponował, zadzwonił i się z tego bardzo cieszę. Także widzimy się za 12 godzin, idę popracować, no i widzimy się za 12 godzin. Później jadę na MOP-a, przespać się, MOP to jest miejsce obsługi podróżnych, przy drodze, przy trójce. Powiecie głośno. Ja się wyśpię, jestem przyzwyczajony do takiego czegoś. I później lecimy. Zobaczycie gdzie. Do jutra. Yo, siema. Słuchajcie. Jestem na MOP-ie już. Jak widzicie, tam mam maka. Później pójdę na śniadanie. Dobra, nieważne, ale zajechałem na MOP-a, słuchajcie, po robocie. No dzisiaj trochę pracy było w pracy. No. I jestem trochę zmęczony, ale słuchajcie. Chciałem sobie zrobić zupkę, no i zapomniałem najważniejszej rzeczy na van life, kuchenki. Ale całe szczęście, widzicie, mam awaryjnie butlę i palniczek, więc jestem uratowany. Robię teraz szybkie jedzonko, coś na ciepło sobie zjem, jakąś zupkę, kabanosi, chlebek i idę spać, bo Jaro przyjeżdża o 13, chcę się położyć, żeby jak najdłużej spać, bo jedziemy później 100 km w dół Polski. No dobra, pokażę wam jeszcze jak to wygląda. O. No już śniadanko, kabanosik, chlebek, zupka. No już się zasmażyła. Więc zaledwą widzimy się zaraz jak Jaro przyjedzie. Patrzcie, złamas mnie obudził. Dzień dobry. Wstałem już, ale jestem zakręcony. Jakby się odkręcę, to się włączę. O, tak. Kurde, a coś mi jeszcze gardło boli, kurde, no zajebiście. No już się, kurde. Trochę lepiej, czuję, tapsa wziąłem. W ogóle wszystkiego pozapominałem, gdzieś tam tapsy. No patrz, jaki fajny camperos. Tapsy kupiłem i znowu też zapomniałem, gdzieś pieprzyłem, nie wiem gdzie. O, camperos będzie się tankował. Też żeśmy się tankowali, zobaczcie, tutaj kran jest, to elegancki kranik. Jaro się tankował wodą. Dolewał sobie, to fajne takie mopy są. Zaraz wsiadamy, jedziemy, stówkę mamy. 100 km, a gdzie dolecimy, to wam powiem później, bo sam nawet teraz nie pamiętam nazwy tego, ale jedziemy w miejsce, w którym jeszcze nie byliśmy. Jeszcze Marcin zawsze jeździsz w miejsce, w których nie byliśmy, znaczy prawie zawsze. A tutaj pamiętacie? Tym mostem, o, jechałem rowerem. Nie pamiętacie, wam tego nie pokazywałem, nie na ten kanał, sorry. W każdym bądź razie tutaj, jak ta droga się kończy, o tam gdzieś na końcu spałem właśnie w ostatnim, w jednym odcinku, gdzie był van life po pracy. Tam, gdzie pierwszy raz do pracy szedłem. I po tej właśnie, po niej pierwszej czwórce, w 4 dniach pracy właśnie spałem w tamtym miejscu, gdzieś tam. Wiecie gdzie? Gdzieś dokładnie chyba, o, koło tej takiej, tam taka wieża jest. GSM taka stoi, nie? I koło tej wieży dokładnie spałem. Byliśmy w McDonaldzie. O, patrzcie, gdzie ten wszedł, kurde. Co tam słychać w wielkim świecie? Fajny widok są. Da? A tam jakieś łebki szli i się z piwami wjebali do rogu. Tak szedłem na górę, wychodzili z tego rogu. Ech, to społeczeństwo pije na potęgę. A ja spałem dokładnie w tym miejscu. Z tymi samymi sąsiadami oprócz Jara, samochodu. Ten Merek stał i to też jest chyba Mercedes. Tak, dobrze mówię? Nie wiem, nie, Renault. To jest Renault. Elegancko. Teraz byliśmy na kawie. W McDonaldzie tam nieopodal. I hamburgera. Zgrzeszyłem, tak wiem. Ale musiałem coś zjeść. No, zobaczcie jak się przebrałem w krótkie gatki. Pierwszy raz w tym roku. Już tak gorąco, że nie idzie wytrzymać. Tym razem wziąłem. Ale kuchenki zapomniałeś. Ale całe szczęście z tą kuchenką, że właśnie mam butlę i kupiłem sobie palnik. Tak mówię, w razie W. Znaczy ja to kupowałem nie w razie W, tylko kupowałem sobie, tak sobie zamarzyłem kiedyś, że zrobię sobie rosół. A na tych kuchenkach na kartusze rosół robić, to nie lada, że tak powiem. No ale widzicie, lepiej mieć dwa systemy grzewcze, tak jak ja, cyk, fuch, zagrzałem wodę na palniku z butli i jest ok. Także
już wiem, że trzeba zawsze wozić dwa źródła podgrzewania gazowego. Niski jeżdżą ze mną od ostatniego van life'a. Nieumyte dzwoni mi to podczas jazdy, bo mi się myć nie chce. Pakujemy się i znikamy. Nie zapomnij miski Spiderusia zamknąć. Już zamknąłem. Jedziemy? No możemy jechać powoli. No i ruszyliśmy. Kurde, jest bardzo gorąco. Masakrycznie. Przed nami 120 km. Polecimy dłuższą trasą, ale szybszą, bo S-ką. Jadąc takimi pipidówkami, to byśmy jechali 102 chyba kilometry. No ale wolniej, nie? Bo wybraliśmy tę trasę szybszą. Nie tyle. Patrzcie, pogoda taka. Za siną chmurką, że tak powiem, ale jest bardzo, bardzo gorąco. No pytanie, gdzie jestem? Popatrzcie, macie dla was 10 sekund, no 5 może, po tym charakterystycznym zobaczyć można, co to jest. No dobra, powiem wam, Lipiany. Jesteśmy teraz w Lipianach, bo trochę nam się droga popierniczyła. Patrz, jaki krzywy dom tutaj jest. Stary, kurde, stara zabudowa. Mur pruski. Opieprzyła nam się droga. Właściwie to nawigacja fiksnęła. Nie tam kazała skręcić. Później trzeba było tyle wracać, że oj. No i wyszło jak wyszło. Zostało nam jeszcze 50 km. Musieliśmy delikatnie nadłożyć, no trudno. Ale damy radę, dojedziemy tak czy siak. O, tutaj byłem też z Maćkiem, byłem tu chyba w sklepie, kojarzę. No, tutaj byliśmy też w Lipianach. Fajne te bramy są takie wyjazdowe. Wjazdowe do miasta. Za 200 metrów. Zabytkowe. Na rondzie drugi zjazd. Dobrze. Zawsze się musi zdrodzać, jak nagrywam. O, jeziorko. W ogóle Lipiany mi się podobają. Fajna miejscowość. Tych jeziorek takich fajnych dookoła jest. Możemy na kajak przyjechać. Dotarliśmy, zobaczcie, taka miejscóweczka, jeziorko malutkie, maleńkie, ale zobaczcie, co jest tutaj, jaki klimatyczny mur. Muszę się dowiedzieć, co tu było kiedyś. Krzywo jak cholera stoisz. Ale tu ty, ale tak stoisz centralnie tak, straszny kąt jest. Co? Straszny spad jest w tą stronę. Straszny wręcz, bym powiedział. Ja staję, wiesz gdzie? Tu. Tu jest prosto. No ja tutaj koło ciebie stanę. No zaraz się przestawię tutaj z boku, na tej trawce. Sobie, a może gdzieś tam dalej. No, takie miejsce klimatyczne. Ja muszę się dowiedzieć, co to za miejsce. Co tu było? Ty! Tu! Jest płasko. Tak stoisz prosto, tylko delikatny spadeczek jest w tą stronę, ale delikatny. Ty, to jest miejsce na ognisko. No, próbujemy się ustawić, żeby prosto było, bo wiecie. A gdzie masz głowę? Z której strony? Tu. No to dobrze, nogi w dół, ja to tak mogę spać, tylko że w drugą stronę. W sumie tak, masz rację. Ja się teraz zastanawiam, no teraz prosto idealnie stoi, ale nie będę stał kuźwa na drodze, nie? No właśnie. No właśnie, zaraz się coś wymyśli. Ej, chyba, że ja się tu przesunę bardziej, a ty staniesz tu bliżej z tej, co? Dobra, porozstawiamy się i się widzimy zaraz. A few moments later. Patrz, jaka miejscowa, tutaj tu pato konferencja trwa. O, jeszcze. Tylko Robert został i... A gdzie? A, odcięło tego. Tu za dupie to odcięło tego. Maćka. A zaraz się pewnie połączy. No, taka miejscówka. Dobra, to później skręcę, nie będę teraz kręcił, jak z wami gadam. Jedzie! Jest i on! Patrzcie, kto jedzie! Dotarł bezpiecznie. Myla! No chodź! No chodź! Czekaj, czapkę ściągnę, może poznasz. To ja! Widzisz? No ja! Chodź! Chodź tu, Melcia! No nie poznajesz mnie? Nie poznajesz? Dobra, wjeżdżaj! A,
Cześć. Siema. Patusy na nas patrzą tam. Zarąbista miejscowa, kurde. Jest drugi. Witam młodzież, siema. Cześć. Komary ich tutaj gryzą z podęka, poważę na kutki. Cześć. Co ty mi na nodze usiadłaś? Tylko na brudno. Cześć. Siemano. Ja patrzą, no może wyłączyć już. Czekaj, zobaczymy, czy zabiję ich wszystkich rany. Są. Słaby tutaj net jest. Dopiero router wyciągnąłem na dach. Dopiero jakoś działa, nie? No. A co, wy też się zastanawialiście nad tamtym jeziorem? Co zaraz tutaj po drodze było, takie 1,5 kilometra temu? Ja się wyłączyłem i będzie więcej teraz. No bo się śmialiśmy, że łowicie ryby? No coś mówiłeś, że tam, gdzie myśmy się zatrzymali. No bo oni stanęli się na chwilę, nie? Przy tym jeziorku. Tak, bo tam ktoś łowił ryby i Maciek się śmiał, że opadź, Jarosław, Marcin, ryby łowią. A myśmy tam stanęli najpierw, no bo nas tak jakoś źle nawigacja poprowadziła. A co wy romantika robicie? Tak, świeczki sobie zapaliliście. Zapaliliśmy, no. Jest tak, żeby było ładnie. I żeby był klimat. Uciekacie? To trzymajcie się. Pijesz? To masz kierowcę? Ja mam zerówkę. Żeby nie było, nie? Ja zerówką. Dostawa. Jak miejscóweczka? Andrzejowi pokażę, bo Andrzej nie widział. Tu się dzieje. Tym razem mamy ekologiczną podpałkę, na żeby bazie, nie było. Na bazie przelewionego oleju silnikowego. Jakbyście chcieli ekologicznie, to mam na bazie rzepaku z benzyną. Jest! Mamy to. Aż ognia nie widać. Jest ekologicznie? Jest. Nie ma dymu. Nie ma Jupiterów. Przyjarałam się. A tu ktoś mnie pytał o tą piłę, to odpowiadam. To jest Duke DUC 122 Makita. Tak wygląda. Czekaj, zamknę te, bo już kurde wlatują komary. Ale już nie trzeba webasto odpalać, już fajnie śpi bez. Bez webasta lepiej, nie? No, cichutko. Skoro paliwo. Jest, leży. Aha, zdjąłeś, mówiłeś. Ostatnio. Czeka, aż powyginałem te krawędzie i czeka na czas, żebym mógł to zrobić, bo teraz nie mam czasu. Można paliwo spuszczać. Kurwa, zatankowałem ostatnio z pistoletu, mi się wylało tutaj w tą, nie? Poszło. O, zgasło. Nie, pali się tam na dole jeszcze. Maciek, ognisko nam za nie mogło. Zaraz się podleje, spokojnie. Szmatę trzeba i podlać. Ty właśnie, szmatę, czekaj, podleję, szmatę weźmie. No. No, ja też mam teraz już szmaty woże, to jest podstawowe narzędzie, walne fera. Szmatę i przepracowany olej. Czekaj, my tu mamy ekologiczny, no co ty, znowu będę mięczeć. Rzepakowy. A właśnie, rzepakowy, ekologiczny, roślinny olej. Ostatnio reklamowałem. Co prawda z dodatkiem benzyny, żeby się lepiej palił. Ekologicznie. Rzepakowy z Biedronki. Królu Złoty, weź mi tam piwo wyciągnij, co? A ty te schowaj. Królu Złoty. Te schowaj, bo się tutaj... Dobra, idę. Ja nie zmieszczę, kurwa? O, dziękuję. Ja zostaję, bo ja dzisiaj z nocki zszedłem, mam teraz 5 dni wolnego. Czekaj, co ty robisz? No ja właśnie mam tak nietypowo teraz wolne. Teraz zszedłem, mam 5 dni wolnego i w tygodniu, a wy nie możecie. I kurczę, ubolewam na tym, no ale jak mówię, są rzeczy ważne i ważniejsze, no niestety. Bez problemu. Jakie ty masz tego? Jakie to? Volta? Nie Volta. Jakiś chiński z tego, z temu za 60 zł, 30 amper ma. Do 30 amper i działa. No pewnie, zaraz że działa. Zjadam w komentarzach, że to główne za wymowy. Bardzo dobrze działa. Demu Matis na tym.
na szarce. O, no. A ja się wybrałem kuchenki, zapomniałem, nie? Dobrze, że mam butlę i palnik, kurwa, ten wiesz, tą 3-kilową i kiedyś sobie kupiłem i jeździ tak w busie. Kurde, bo to tak, jak ostatnio woziłem dzieciaki gdzieś tam, kurde, z magazynu woziłem, wszystko wywaliłem z samochodu i później, wiesz, z powrotem pakowałem i zapomniałem. Pierwsze po COVID-zie, moim zachorowaniu, po 3 miesiącach było ok, ale po pół roku, ty, mi wyciąga igłę z żyły, normalnie się krew ciągnie. Glut taki. Takie były krwinki, tak zatykały wszystko momentalnie. Mnie chyba tutaj ze 3 razy w tą rękę, z 5 razy w tą rękę kuli i nie mogli pobrać krwi. Ja już prawie mdlałem tam na tym. To po tych szczepionkach? Nie po szczepionkach, tylko po COVID-zie, bo była tak gęsta krew. Ale ty się szczepiłeś. I tak, no i co z tego? No bo ty po tych szczepionkach masz za gęstą krew. Tak dużo tych krwinek, które, wiesz, no krwinki, jak jest jakieś uszkodzenie, to one zaraz zatykają. Umrzesz niedługo. No. I to masakra była nie normalnie. I brałem też właśnie leki na rozrzedzenie krwi, bo nie mogłem oddawać krwi, bo była za gęsta. Momentalnie jak się wkuła igła, to krwinki to zaklejały. Dobra, wpadamy. Nara. Na razie, Marcin. Śpij dobrze. Oj, będę spał i to dobrze, bardzo dobrze. Wypoczywaj po pracy. To co, czekaj. Trzeba tu wykończyć to, co przywiozłeś, kurde, jeszcze do spania daleko. Jak dacie radę, kończcie. My nie damy? Damy, nie? Ja, nie. Ty zaraz pójdziesz spać, nie? Nie, co ty? My się w ogóle nie chce. Oglądamy coś, jakiegoś Bonera czy coś, czy blok ekipy. No, mam tableta, mam. No to tutaj zaraz włączymy. Dzieci wzięli? Marcin, router zdejmij. No właśnie, ty pamiętaj o routerze, dobra? Gdzie? Na dachu mam, kurwa. No, nara. No i pojechali i zostałem z tym pijakiem tutaj, o. I wice Versace. Wice Versace. Nie, ale fajne miejsce, kurde. Dobre miejsce znalazłeś, kurde. Bo jest tak, kurwa, powiem ci, na końcu drogi. Ten, dorzucamy, żeby się paliło? Chyba no, dorzucamy, nie? Bo to... Tu już nikt nie dojedzie ci. No nikt nie dojedzie, tylko miejscowi mogą ewentualnie, a to widzę, że miejscowi nie przyjeżdżają jakoś tak za bardzo. No. Chociaż dzisiaj niedziela to. O! Ale walnęło ciepłem fajnie. Jutro się tutaj przejdę, bardziej tak szczegółowo wam pokażę. Bo dzisiaj tak przyjechaliśmy tak na totalnym spontanie i no i tak wynikło. Ja sobie będę stał tak. Tak sobie będę spał, równo stoi. Samochodus. Wybasta, nie będę włączał, o 15 stopni to jest spoko, sam siebie nagrzeje w środku, będzie luks. Jaro będzie stał też tak prosto stoi, kurde, muszę pamiętać tylko o routerze, żeby router ściągnąć. No w sumie to wiecie co, ja go wsadzę od razu za pamięci, może tutaj za szybkę. O, nie chcę stać. Byś leżał. O, niech sobie tak pogniję tutaj i to już mogę w sumie zamknąć. Aha, zobaczmy. Poziom naładowania 12,4. Powiem tak, że jeszcze nie doładowałem akumulatora w ogóle prostownikiem. Cały czas jeżdżę. Tylko sam Altek ładuje. I na razie to mi starcza. No teraz wybasta nie będzie chodzić, to już w ogóle. No ale co jakiś czas tam pewnie podładuję prostownikiem, żeby doładować go na maksa, chociaż nie wiem, czy jest konieczne. Ale coraz bardziej przekonuję się do pomysłu Solara, tak jak ma tu Jaro. Bo to jest dobry pomysł. Walnę sobie chyba takie, no ale to z czasem, na razie muszę trochę popracować. Zdobyć fundusze na to, co potrzebuję. No i dobra, i tyle. Już nie będę kręcił tutaj. Zostawimy sobie w sferze prywatnej nasze spożywanie napojów wyskokowych. Co nie? Tak. No i będzie fajnie, git, majonez. Także widzimy się za w busie. A jutro mam dla was niespodziankę. Może się przeniesiemy z tym stolikiem? Tam tak, zaraz się przeniesiemy. Mam dla was, widzów, niespodziankę. Jutro będziemy. Nie będzie testów piwka. Nie, chociaż mam jedno. Ale nie wiem, czy już się nie testowałem. Nie pamiętam. Dobra, to nie będzie go. Zrobimy sobie co innego. Mam fajne gadżety i wam jutro pokażę gadżety, które się przydają w
Van Life'ie. Ale nie tylko. Dobra, jest 21.50, ja już mam dość. Spałem 3 godziny, 10 minut chyba jakoś tak po nocce. I po prostu jestem mega, mega zmęczony. Jaro też już odpadł. Maciek z Kasią już pojechali. Jakiś czas temu, my już sobie tam obejrzeli coś na laptopie. Bonera, bo lubimy Bonera oglądać. No i teraz siedzę w samochodzie. Włączyłem Webasto, bo tak, słuchajcie, zmarzłem. Bo wcześniej, jak widzieliście, latałem w krótkich gatkach. No i się zrobiło zimno, już mi się nie chciało zakładać spodni. Założyłem tylko polor jakiś. Nawet w nogi było tak zimno i tak przemarzłem, że my włączę sobie Webasto, bo jest, no generalnie jest, ile, 14 stopni? Zaraz wam powiem, ile jest. Niby jest 17 stopni na dworzu, ale co, nie chcę mi się wierzyć, coś chyba się nie odświeżyło. Generalnie no przemarzłem, chociaż wiatru nie ma. Dlatego postanowiłem włączyć sobie Webasto, dmuchnąć, tak żeby było ciepło, żeby się rozgrzać. I na noc je po prostu wyłączę, jak będę się kładł spać. I tyle. Dobra, widzimy się jutro, słuchajcie, bo muszę się przespać, bo 12 godzin pracy, niecałe 4 godziny snu, daję o sobie znać. Jestem po prostu padlinka. Dobra. Idę spać. Do jutra.